Dzień dobry kochani, rozpoczynamy kolejny weekendowy vlog, tak Matylda? Ja z Matyldą właśnie kończymy śniadanie. Matylda nawet mi dzisiaj rano pozwoliła nałożyć trochę makijażu, tak? Pozwoliłaś mamie, jak się cieszy. Matylda wcina banana. Wcinasz banana? Proszę. O, tam masz swój kawałek. Proszę. No, zjadła trochę kaszy, ale jej ulubiona rzecz teraz jest banan. I by mogła po prostu non-stop jeść banana. Oczywiście jej nie pozwalamy, ale do śniadania może mieć trochę. No, w planach na weekend to mamy coś do środka, bo będzie podobno bardzo zimno w Warszawie. To taki jest plan. A ja teraz kończę edytować też filmik. Zobaczymy, czy mi się uda tak z rana. Dzisiaj jeszcze idę na paznokcie, bo mój tata będzie pilnował Matyldę, bo moja mama pojechała do Kanady na miesiąc. No i co? I to wszystko chyba. Czy banana? You banana. Nobody else is. A mój tata, to dziadek, jest na spacerku z mamą. Zobaczymy, czy ich zaraz znajdę. Na pewno. Oto tutaj jest dziadek z Matyldą. Matylda śpi? Jak było? Super. Właśnie przygotowuję lunch dla nas. I popatrzcie, zielona bułka ze szpinaku. Nigdy nie jadłam taką szpinakową bułeczkę. To się śmiesz ze starości. No ale zobaczymy, czy jest dobra. Na pewno jest dobra, bo świeża. No kochani, tak wygląda mama z dzieckiem, które ząbkuje. Ale oczywiście jak tata wraca do domu, to co? Zadowolona, uśmiechnięta dzidzia. I'm not joking. Tak. Zadowolona, uśmiechnięta dzidzia, która... Co robisz? Myjesz ząbki. A z mamą to jesteś nie... O, właśnie taki dźwięk oddaje, jak jest z mamą. Bardzo cię kochamy. Jak twój dzień? Dużo pracowałem. To zmęczony jesteś? A cieszysz się, że twoja ukochana żona ugotowała ci rosołek? Bardzo. No. A Matylda? Cieszysz się, że tata jest w domu? Tak, cieszysz się. A mama cieszy się, że tata jest w domu i będzie kładł Matyldę spać. Does everybody love daddy? Tak. O, nie pokazałam wam paznokci, płaciki czerwone. No i chciałam wam pokazać, co znalazłam w sklepie. W końcu! Pierwszy warszawski, pierwszy polski Vogue. Tak się cieszę. Nie wiem, czy myślicie, że to fajne i niefajne. Wiem, że były jakieś kontrowersje z tą okładką i tak dalej, ale stwierdziłam, że pierwszy w Polsce
też chcę mieć jeszcze i właśnie chcę sobie zrobić herbatkę, bo też to kupiłam dzisiaj, taką super herbatkę. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście tej firmy. O, muszę ten, taką herbatkę. Jest trochę droga, ale bardzo, bardzo dobry smak, taki super na wieczór, bo tam jest chamomile. What's chamomile in Polish? Rumianek? Rumianek. Rumiankowa. O, John. Rumiankowa, naprawdę pyszna. Chcę sobie zrobić herbatkę, otworzyć sobie woga, przeczytać i mieć wszystkich w nosie. I tak będzie wyglądał mój piątek, mimo to, że powinnam się uczyć na egzamin. Dzień dobry. Już jest sobota, właśnie jemy śniadanko. Niestety ja dzisiaj na jogę nie poszłam, bo mieliśmy bardzo ciężką noc z Matyldą przez te ząbki ukochane. Nie wiem, jedynki nie miała problemów, te na dole, te na górze, a z dwójkami jakoś, nie wiem, ją męczą, tak Matylda? Tak to jest. No, a my dzisiaj mamy w planach iść do muzeum, ale to dopiero jak teraz Matylda trochę sobie pośpi. No, Matylda nam jeszcze śpi, ja już jestem pomalowana. Powiem wam szczerze, że zrobiłam z 5 tych testów i ani razu jeszcze nie zdałam. No bo tylko 4 można dostać ten złego. To muszę nadal się uczyć pilnie, bo bym chciała zdać ten wewnętrzny egzamin w tej szkole we wtorek. Co muszę się zabrać za naukę. A chciałam wam pokazać, że zrobiłam taki kurczaczek z pomidorkami i z fasolką i takie potrawy, taki taco seasoning na ten, taki meksykański i z tego dodaliśmy taki ser, cheddar i takie burrito zrobiliśmy. Niam, niam, niam. Na ranch. A Matyldy właśnie jemy, ale słyszymy od pokoju Matyldy, czy są jakieś odgłosy, chciałam wam pokazać, co ona robi. Jak już jest wyspana w łóżeczku. I mam sos na buzi, super, fantastycznie. Hi. Hi, did you sleep good? Niam, 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 niam. Hi, Matilda. Smile for mama. One smile. Jesteśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tu jest wystawa tymczasowa. Paderewski. A Matylda się patrzy na wszystko, tak? Na wszystko się patrzysz? Co się tutaj dzieje? My jesteśmy teraz w miejscu, gdzie można kupować rzeczy. A co znaleźliśmy? Pokaż to. Książkę. I dla kogo? Dla Matyldy. Właśnie sobie uświadomiliśmy, że Partridge, ten ptaszek, to jest kuropatwy. To John zaśpiewaj. I kuropatwa w drzewem gruszkowym. Znacie tą piosenkę? Teraz powiedz oryginał. And a partridge in a pear tree. To jest świąteczna piosenka. No i teraz jesteśmy w dziale XIX wieku. This is not the king's tree. No i to jest pod tytułem macierzyństwo i myślę, że to tak nawet rozumiem to. Fajnie to wygląda. Kogo? Kto to jest? Justyna, kiedy wstaje rano. Tak, bardzo miło z żoną strony. Ale to ten... To też bardzo właśnie jest pod tytułem macierzyństwo.
Też takie piękne. W sumie tak wygląda, brawo. Lepsza zabawa parapeta. Matylda zgodniała, nie chcieliśmy jeszcze wrócić do domu, to poszliśmy na deser przed obiadem. Przed obiadowym deserem. Would you not look in the camera? Oh, I'm recording. Tilly, Matilda, hi. Hi. John, wiesz jaki dzień dzisiaj jest? Where are you? Where'd you go? Wiesz jaki dzień dzisiaj jest? Happy birthday! Nie, nie z mojej rodziny. Jaki jest dzień dzisiaj? Happy anniversary! Nie wiem, czy to jest nasza anniversary. Happy Canada Day! You don't even know when Canada Day is? That... Ow! Use your husband? No, zgadniesz? Prawosławne Valentine's Day. Kiss Day. Niespodziewanego pocałunku. Spodziewałeś się tego pocałunek? To jest jakieś pocałunek? Katolickie święto? No kochani, my chyba z Johnem będziemy teraz już się żegnali na dzień dzisiejszy. Jeszcze się widzimy jutro. Tutaj pranie za mną. Ale chciałam wam pokazać. John, say hi. Chciałam wam pokazać zamiast popcornu, co mamy do filmu dzisiaj. Pomarańczki i kiwi, bo chcemy się jakoś w miarę zdrowo się odżywiać, co nie? Dzień dobry kochani, kolejny dzień, już niedziela. Ja właśnie siedzę i robię testy. Pierwszy pozytywny wynik, bardzo się cieszę, żeby tak było dłużej. John się kąpie, a Matylda nam zasnęła na pierwszą drzemkę, bo już jest 10:30. No, ona wstała dzisiaj o 7:00 i John się z nią bawił, a ja spałam do 9:00. Wiem, że nie wygląda, bo wszystko jest takie opuchnięte. No ale cóż, chyba przez to, że dwa razy w nocy z nią wstawałam. Piękny dzień dzisiaj, słoneczko świeci, jest zimno, bo jest zimno, ale widzę, że naprawdę bardzo dużo ludzi sobie chodzi, idzie, spaceruje, są po prostu otuleni, tak jak ja i Matylda. No i spotykamy moją koleżankę na kawkę i na pogaduchy, tak się mówi, pogadanki, coś takiego. Mama vloguje, tak? Jemy owoce. Hop! Jemy owoce. Dobre owoce. Leale. Bo ty idę na zakupak. Się patrzy na siebie. Tak? I czytasz książkę. Mama wybiera buty, a ciocia dresy, ale ciocia ucieka. Szukamy dla Matyldy czapkę i ta jej się tak spodobała, tak? Tak spodobała ci się. I za 15 zł, Matylda, mówię ci, możemy ci kupić. A co? Kto jest w lustrze? Kto jest w lustrze, Matylda? Say bye bye. June. No kochani, ja już wróciłam do domu i chciałam wam pokazać, co kupiłam w sklepie. Kupiłam coś takiego dla Matyldy. Powiem wam szczerze, że szukałam przez jakiś czas coś takiego i akurat było w TK Maxie i przez to, że karton był uszkodzony, to kupiłam za 40 zł zamiast 60. No i tutaj ma te takie kwadraty, kółka i trójkąty i będzie mogła to wsadzać. Ona jest w takim wieku, że to będzie dla niej ciekawe i szukałam, to jej stwierdziłam, że kupię. Pan Emie znalazłam takie rajstopy na następny rok, bo są takie rajstopy świąteczne, takie bardzo, bardzo grube i ciepłe i stwierdziłam, że będzie może u nas siedzieć w szafie do następnego roku, szczególnie, że kosztowały 10 zł. Myślałam, że to będzie dla niej fajne na następny rok. Taką czapkę na wiosnę jej kupiłam, ona już po prostu jak się nałożyła, to była taka uśmiechnięta. Jak mnie followujecie na Instagramie, to mogliście zobaczyć jej uśmiech. No i też taki sweterek jej kupiłam z
serduszkami. Myślałam, że to będzie takie urocze na święta. Teraz to będą. I mama nie mogła być gorsza i sobie kupiłam takie różowe buty, takie trampki podwyższone. W Hanemie za 100 zł, po prostu są bardzo, bardzo fajne i stwierdziłam, że będzie dobrze. A dla Johna kupiłam mleko. Mleko i coś słodkiego. No, to były takie nasze mini zakupy i teraz chcę dać tą zabawkę Matyldzie, żeby się pobawiła. Fajna zabawka. Fajna zabawka Matylda. Oh my goodness. Oh. Hashtag modeling, hashtag. Hello. Your dog is coming up. Pokaż rodzinny, niedzielny obiad. Tak? Kurczak. Bataty. Sałatka. Bataty. Żona. Baby. Dzidzia. Która je batata. Proszę. Proszę. Nie chcesz spróbować? Spróbuj. Czy woda? Popatrzcie, co Matylda dostała. O cioci Lucji, cześć. Co dostałaś fajnego? Książeczkę do czytania? Wszystko mówię. Mm-hmm. Jaka fajna. To jest jabłko czy truskawka? Jabłko. Myślisz? A, to nie wiem. Nie, nie. No kochani, jesteśmy. Ja właśnie robię testy z egzaminów, gdzie on pracuje. O czym piszesz? Najgorsze firmy w Stanach. Najgorsze czy najlepsze? Najgorsze. Która jest najgorsza? Jeszcze nie jestem tam, bo chcę taką niespodziankę. Mhm. No kochani, to my zaraz idziemy spać, co nie? Tak. Zjedliśmy pyszne ciastko. Ciasta? Ciasta. Ciasta. Dużo ciasta. Dużo ciasta. Jesteśmy najedzeni, cieplutko nam, bo jesteśmy w ciepłych skarpetkach. No. To mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. No kochani, chciałam wam przypomnieć, że ja postuję poniedziałki, środy i piątki o 17:00. No i jak zawsze Matylda i ja i John życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! Bye.